to kurwa jaki fuks. Inaczej by ci spierdolił. Powiedzcie mi, co to za czasy nas nastały, że ktoś w urzędzie decyduje, że to jest ważniejsze od tego. Dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, mamy obecnie okres przejściowy, ponieważ Unia, która określa przepisy latania dronami na terenie całej strefy Schengen, wymyśliła takie rzeczy, których większość krajów od 2021 nie jest w stanie spełnić. Więc podczas okresu przejściowego to, jak mamy używać dronów w Polsce, określa prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez dokumenty zwane zaleceniami prezesa ULC-u. I to właśnie te zalecenia się ostatnio zmieniły. Niestety w większości na gorsze dla dronów FPV i dla dronów dużych. Zacznijmy jednak od tych dobrych zmian, bo i te o dziwo się pojawiły. Na przykład wróciła możliwość konwersji świadectwa kwalifikacji, czyli tych starych uprawnień, które mieliśmy kiedyś, na ogólnoeuropejskie. Jedynym wymogiem jest przejście do szkolenia z obecnych przepisów. ULC nie określa dokładnie, jakie to ma być doszkolenie, więc myślę, że nie powinno być to nic trudnego. Kolejnym z plusów jest to, że kamizelki ostrzegawcze odchodzą do lamusa. Nie trzeba już nosić pomarańczowej, zielonej, żółtej kamizelki w kolorze jaskrawym. Wystarczy tylko odzież oznaczająca pilota. Może być kamizelka, ale już nie musi. Ostatnie udogodnienie dotyczy lotów BIVLOS, czyli NSTS 5, 6, 7, 8. I dotyczy dokładnie zewnętrznego, dodatkowego modułu GPS. Widzicie, nie trzeba już go mieć. Jest to oczywiście opcja, ale nie jest to wymagane. No i myślę, że całkiem spoko, bo i tak pewnie go nikt nie używał, poza szkoleniami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te dobre wieści. Teraz te gorsze. Piloci FPV dostali dosłownie strzał pod żebra, bo latanie dronami akrobacyjnymi, sportowymi, czy ogólnie no, takimi, wiecie, budowanymi samodzielnie, jest obecnie praktycznie niemożliwe, jeżeli nie mamy możliwości ograniczenia prędkości lotu drona do 15 metrów na sekundę, czyli 54 km na godzinę. Można nimi polatać jedynie, jeżeli wyznaczymy coś takiego jak kontrolowany przez pilota obszar naziemny, co w skrócie znaczy, że musicie wyznaczyć obszar, w którym każda znajdująca się osoba będzie zaangażowana w operację, godzi się na to, że będzie latał nad nią dron FPV i bez zająknięcia będzie wykonywała wszystkie polecenia pilota. Praktycznie niemożliwe. Jedyną deską ratunku, żeby latać na starych zasadach, jest zabranie ze sobą obserwatora. Bo jeżeli ktoś widzi drona, to wedle rozumienia czy interpretacji przepisów to już nie jest lot FPV, tylko VLOS. No i wpis. Kolejny przepis jest bardzo ciekawy, bo dotyczy startu i lądowania. Mianowicie nie wystartujecie już dronem z ręki w obszarze gęsto zaludnionym. Nie, musicie znowu mieć ten wyznaczony, kontrolowany obszar naziemny przez pilota, który zabezpieczy miejsce startu i lądowania każdego drona. Bez wyjątku, czy to jest dron FPV, czy VLOS, czy BIVLOS, czy skrzydło, czy śmigło. Nie jest powiedziane, ile on ma mieć. Dla samolotu będzie dłuższy, większy niż dla multirotora. Ale pamiętajcie, żeby nie startować już na partyzanta. Musimy mieć wyznaczony do tego obszar. Po raz pierwszy spotykamy też ograniczenie dotyczące wielkości bezzałogowca. Słuchajcie, dronem szerszym czy większym niż 3 metry już nie polatacie, a każdy dron powyżej metra rozpiętości, nie zgadniecie, będzie mógł latać wyłącznie w kontrolowanym przez pilota obszarze naziemnym. Skończyło się Eldorado w dobieraniu sobie odległości od zgromadzeń osób. Od teraz mamy już wyraźnie określone to, jak daleko musimy zachować się w zależności od wysokości lotu i w zależności od NSTS-a. Jeżeli na przykład latacie w NSTS-ie pierwszym na wysokości 100 metrów, to musicie zachować minimum 50 metrów odległości od tego zgromadzenia. Natomiast jeżeli latacie w NSTS-ie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej, wszystko w górę, to już jest 1 do 1, czyli 100 metrów wysokości, 100 metrów odległości. Fajnie, że ogranicza się nam swobody. Fajnie. Jeżeli mam być szczery, to tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak mocno dokręca się śrubę pilotom FPV. Przecież to są jedni z najlepszych pilotów fizycznych użytkowników dronów na świecie.
Mavikiem poleci 3-letnie dziecko w GPS-ie, że to nie jest trudne. A nie rozpieprzyć drona FPV to jest sztuka. Moim zdaniem zaostrzanie przepisów będzie powodowało efekt odwrotny, czyli że większość pilotów, którzy chcą pilnować przepisów, będzie przechodziło na szarą strefę. No bo zobaczcie, jacy ci piloci są smutni. To jest, mam tu jednego pilota FPV.